cześć, z tej strony Kaldor, to jest kolejny gameplay z serii drugiej z gry Farming Simulator 15. W dzisiejszym odcinku zajmę się przetrząsaniem oraz zgrabianiem trawy. Będzie to taki test mojej nowej przetrząsarko zgrabiarki, takiej typowo polskiej, beznapędowej, siedmiogwiazdowej. Bardzo fajny mod, on już był na stronie LS World od jakiegoś czasu, ale ja dopiero teraz go ściągnąłem i postanowiłem, że zrobię taki jego mini test właśnie w tym odcinku. Wsiadam już tutaj do swojego Zetora. Tak, to jest Zetor, nie Ursus. Muszę zdjąć homeless ręczny i można już jechać na pole. No i dobra, jestem na polu, ale teraz trzeba tą zgrabiarkę rozłożyć. Zgrabiarko, przetrząsarkę właściwie. Trzeba podejść tutaj, jakoś jest to... Jakoś teraz mam zamiar przetrząsać to właśnie w tryb przetrząsania, czyli przycisk N. Tutaj widać, ona się rozkłada. I jeszcze przy okazji opuszczę koła grabiące. Tutaj widać, właśnie zobaczcie. Czekajcie, muszę tak już blisko stanąć. Widzicie ten łańcuch? Te wszystkie kółeczka, te tutaj, co się kręci. No właśnie, jak to ja mówię, co się ma kręcić, co się kręci. Tutaj się, jak widać, nawet przestawia. No, ten tryb, no, tu jest wszystko naprawdę najwyższej jakości, pięknie to wszystko działa, jest naprawdę super zrobiony. Pochwała dla modera, naprawdę się postarał. Takie, tego właśnie typu mody lubię. No i można już przystąpić do przetrząsania. Wow, coś się trochę jakby za szybko jedzie. No, niech będzie z tyle. Fajnie jest z tym modem, bo wcześniej naprawdę bardzo trudno było znaleźć jakieś takie stare, typowo polskie przetrząsarki. Zgrabiarek było, ale właśnie przetrząsarek niezbyt. Jak były to jakieś takie nowoczesne, duże, jakichś tam dużych producentów, ale takich właśnie typowo polskich nie było, a ta była pierwsza tego typu. Co dziwne, było chyba do 13 takich modów właśnie tego typu zgrabiarki, zgrabiarko przetrząsarki, ale... Do 15 to była właśnie ta, co mam, była pierwsza. Jak widać, mam tutaj skoszone dwa pola trawy. Właściwie te drugie nie jest w całości, tylko trochę jest skoszone. Ja postanowiłem, że skoszę poza odcinkiem, bo jak tylko ściągnąłem sobie właśnie tą przetrząsarkę, zgrabiarkę, no to uznałem, że muszę zrobić ten jej test jak najszybciej, bo mi się bardzo spodobała. Ale jeżeli ktoś czuje się obrażony, że pominąłem koszenie, to niech napisze o tym w komentarzu. Oczywiście nie jest jakoś z obelgami, tylko po prostu, że chciałby zobaczyć koszenie. To wtedy się zrobi za jakiś czas, no może nie aż taki daleki czas, ale się zrobi samo koszenie trawy w odcinku. No pominąłem to, bo mówię, chciałem zrobić prezentację tej przetrząsarko zgrabiarki. No później co zgrabię, to właśnie też sprasuję, więc to są takie sianokosy, no ale bez koszenia trawy. Może ją zrobię w przyszłości, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć. Sam odcinek z koszeniem trawy, bo tutaj chciałem w pełni tą przetrząsarką zgrabiarkę stestować. Najpierw ją przetrząsnę. Tą trawę, później się ją zgrabi. No teraz studnia, trzeba ją wyminąć. Nie lubię tych studni na tym polu, zawsze trzeba ją wymijać. Zresztą jest tutaj też taka animacja, jak widać, tej przetrząsanej trawy. Akurat ta animacja jest chyba najsłabszym, co ma ten model do zaoferowania. Jakoś ta animacja jest słaba, no ta animacja, co jest w oryginalnych przetrząsarkach, tych, co są oryginalnie w grze, jest po prostu lepsza. No ale to chyba jedyna wada tego modu, ta, no moim zdaniem, średnio wyglądająca animacja. A tak poza tym wszystko jest cacy. Ładny model, ładne tekstury, po prostu oskryptowanie genialne. Co ma się kręcić, to się kręci, wszystko to jest naprawdę dopasowane. To mi się podoba, właśnie tego typu mody. Więc taką sobą animację, no już myślę, że to by było czepialstwo i można wybaczyć.
Jeszcze tutaj został kawałeczek i zaraz jadę na drugie pole. No i dobra, można teraz na drugie pole jechać. Tego tutaj nie kosiłem w całości. No bo po prostu mi się nie chciało, no jest strasznie takich nieregularnych kształtów. Później bym się musiał najeździć z tą zgrabiarką. O tam za tym rowem, za tą rzeczką. Więc tylko skosiłem ten tutaj kawałeczek. No, całkiem ładnie to idzie. Tutaj też trzeba uważać na to mini bagno na polu. Tam jak się wjedzie, to można niefortunnie utknąć. No całkiem fajnie się jeździ właśnie w tym Zetorze, używając kamery ze środka kabiny, właśnie ze względu na ten mod ręki, który ja już w poprzednim gameplay używałem tego Zetora. Mod ręki ten jest fajny, ale tylko jeżeli się właśnie trzyma kamerę w ten sposób. Wtedy to fajnie wygląda, jak się trzyma tak, to już to niezbyt fajnie wygląda. W tej 60, co była w poprzednim gameplayu, jak pracowałem słomę, to tam akurat ten mod ręki jest źle zrobiony, bo kierownica się tam kręci za szybko. Znaczy tam jest... Tutaj chyba ta kierownica po prostu ma zbyt mały skręt, nierealistyczny, ale w tamtej 60 on jest właśnie realistyczny skręt, czyli bardzo duży, co sprawia, że ten mod ręki, nawet jak się lekko wciśnie tam A albo D, żeby skręcić, to ta ręka lata po prostu jak szalona, bo ta kierownica się strasznie szybko kręci i to trochę tak niezbyt fajnie wygląda, ale tutaj skręt jest dziwnie zrobiony, a dzięki temu mod ręki fajnie wygląda, bo tak nie lata. Dobra. Podniosę koła grabiące. I zaraz zacznę grabienie. Chyba od tamtej strony się jakoś to zrobi. Tylko tam pojadę. Dobra, mam nadzieję, że będzie dobrze. No i teraz trzeba to tylko przestawić. Tylko coś, co się nie chce przestawić. O, już, dobra. M, tryb zgrabiania. A, tutaj jest zaczep, no. To muszę jeszcze raz inaczej podjechać. Pal szybciej. Zetor fajny, ale trochę za długo pali czasami. Znaczy, no to jest realistyczne, nie? Ale jednak ja jak wsiadam do ciągnika, to chcę jak najszybciej nim pojechać. No ja się muszę jeszcze raz podjechać, bo... Dobra, jeszcze tylko puszczę koła. Powiem wam, że takie właśnie obsługa maszyn poprzez podchodzenie i tutaj właśnie zmienianie trybu pracy, opuszczanie tych kół, to jest fajne. Nie lubię, wiem, że jest modne manualne podczepianie, odczepianie maszyn. Czegoś takiego akurat nie lubię, wolę to robić poprzez przycisk Q, ale jeszcze właśnie w modach takie opuszczanie tych kół czy coś, tak jak miałem w tej prasie w poprzednim gameplayu,
tam też trzeba było podchodzić, żeby na przykład opuścić podbierak. To takie coś lubię, ale ręczne podczepianie maszyn to mi się nie chce, wolę wciskiem Q. O kurde, już miaka zrobiłem. No mówię, muszę wyczuć tą maszynę. Zrobię tutaj może... A nie, już trochę źle zrobiłem. Tutaj jest taki problem, słuchajcie, bo się jej nie da podnieść, trzeba wysiadać, nie? No dobra, zrobiłem takie coś, żeby później z prasą lepiej manewrować. Dobra, słuchajcie, mam pomysł. Może to dziwnie wyglądać, ale zaraz zobaczycie, co może z tego wyjdzie. Najpierw objadę tak o. Mogę trochę dziwnie grabić, ale to zaraz, czekajcie, zaraz. Zaraz to będzie miało ręce i nogi, bo na razie chyba ich zbytnio nie ma. Chcę tutaj trochę zgrabić, żeby po rany nie jeździć. Trochę to może średnio realistycznie wyjdzie, ale... Ale przynajmniej skutecznie. Dobra, teraz trzeba podnieść i objechać tutaj. Opal szybciej. Dobra. Jeszcze raz opuszczam. I kontynuuję zgrabianie. No, jakoś to idzie. Też muszę tutaj jakoś ogarniać, bo pierwszy raz tego modu używam. To jest, słuchajcie, zupełnie inaczej, jak się wie, że można mod w każdej chwili podnieść. A tutaj trzeba właśnie cały czas w razie czego wychodzić i opuszczać ręcznie. To tak się trochę inaczej gra. Tak bym normalnie wcisnął V, by się podniosło. A tak nie, muszę wysiąść i tak dalej. To jest trochę inna wtedy gra w farminga. Ale ładnie to zgrabia. Znaczy ta animacja, jak już mówiłem, średnia, ale fajnie to po prostu wygląda, jak się taką zgrabiarką zgrabia. Nie wiem, czemu oni ją tak późno dodali, bo to nie jest jakiś taki stary mod. Ale nie jest też... Nie był też od razu na premierę Farminga 15 dodany. Trochę trzeba było na niego czekać. No i teraz jest studnia cholerna. A w sumie mogę z drugiej strony objechać. Aj, teraz to za późno. No dobra, jakoś tam da się radę z prasą. Kurczę, to jest mało miejsca na tym polu. Mnie to denerwuje na tych polskich mapach. O, teraz muszę na chwilę przez zboże przejechać. Ajajaj. Tu jakiś słup, tu jakieś drzewo. Trzeba się tu nakręcić po prostu. W sumie nie wiem, nie pamiętam, jaką to ma szerokość roboczą. Nie sprawdzałem. No tu się muszę po ranym przejechać. Niestety. Ło, co to mi tak ścięło grę na chwilę. To było dziwne. Aż tak to mi w serii drugiej nie ścinało. Szkoda, że w farmingu
się te właśnie tutaj, ta zgrabiona trawa, te tutaj stogi, rzędy nie są tak wysokie jak w realu. Tutaj, aż się zatrzymam, tutaj jak widać ta trawa niezgrabiona i ta zgrabiona, no praktycznie wysokością się nie różni. Znaczy to jest różnica wysokości, na przykład jak kombajn wysypuje słomę, to widać, że się taka mała sterta tworzy, ale ta różnica wysokości jest za mała. Tutaj jest to takie płaskie, no i tutaj w sumie też, tylko widać, że to jest zgrabione, ale prawie taka sama wysokość tutaj jest, a fajnie było, żeby to było właśnie takie wysokie, jak w realu czasami potrafią być te zgrabiona trawa, takie wysokie tutaj te wałki. Niestety w farmingu tak nie ma. Ale kto wie, może w 17 tak zrobią w końcu. Kto wie. Na pewno byłoby fajnie. Fajnie by to wyglądało. No, dobra. Jakoś tutaj poszło. Jeszcze mi tylko to pole zostało. Tutaj też będzie ciężko z uwagi na to bagno na polu. Tutaj też ciężko nawracać, cholera, ale no jakoś daje radę ten zetor. Skręt. Jak widać, skręt ma dobry. No ja się muszę po polu przejechać. Muszę, kurde, tutaj jakiś dobry mieć. Miejsce do nawracania. No, tu weź nawróć, kurde, jakiś las mi tu wyrósł mini. No, jakoś się udało nawrócić. Ha, no też nie jest tutaj jakieś dużo tej trawy, ale myślę, że kostek będzie dużo, bo raczej znowu się to sprasuje na kostki, bo wcześniej to ja praktycznie cały czas wszystko belowałem, więc czas teraz trochę poprasować na kostki. Właśnie ostatnio prasowałem słomę, teraz przyszedł czas na siano. No i teraz te jeziorko. No.
Można powiedzieć, że to już końcówka zgrabiania. Jak się jakieś tam mijaczki zrobiły, to może poza odcinkiem poprawię się, zobaczę, albo zostawię tam. Nie wiem, nie jest mi ta trawa aż tak bardzo potrzebna. No, dobra, myślę, że już zgrabione. No, czasami koślawo, ale jakoś to wyszło. Trzeba jeszcze tylko skrawareczkę od nowa złożyć w tryb transportu. J. Zaczep się znowu przestawił. No i to było na tyle, słuchajcie. Bardzo fajny mod, który świetnie pracuje, no z moimi umiejętnościami tego grabienia tutaj przy użyciu tej zgrabiarki jest średnio, ale mod za... nie jest to wina moda, tylko po prostu moja, mod jest bardzo dobrze zrobiony, naprawdę mi się podoba. Mam nadzieję, że wam się też ta prezentacja mini tego moda podobała, jeżeli tak to zostawcie łapkę w górę, widzimy się w następnym odcinku z serii drugiej z gry Farming Simulator 15, cześć!